Walka trwa. Ukraińcy się nie poddają, Ukraińcy walczą bardzo dzielnie. Generalnie trzeba się bardzo postarać, żeby tą obudowę bezpieczeństwa w reaktorze atomowym przebić. To już musisz naprawdę bardzo chcieć, żeby doprowadzić do przebicia się czegoś do reaktora atomowego pod tą obudową bezpieczeństwa. Mówiąc brzydko, łatwiej jest utłuc małe szczenie niż dużego wilka. Nagle sobie wszyscy pomagają, ludzie jadą pod granicę po tych Ukraińców, jest szereg zbiórek, jakieś takie waśnie i spory polityczne są troszeczkę zawieszone. Piotr Zychowicz, Historia Realna, witam Państwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Jest dzisiaj 8 dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę, 4 marca, wieczór. Moim gościem jest Jarosław Wolski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu, cześć Piotrze. Kolejna bardzo fachowa analiza dotycząca sytuacji na froncie, sytuacji obu walczących stron. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, na którą wszyscy widzowie Historii Realnej czekali z niecierpliwością, krótki apel do widzów. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wsparcie. Ono jest naprawdę olbrzymie i wielkie, wielkie dzięki. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie. Komentujcie filmy, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie filmy. Kupę mamy roboty, teraz pracujemy codziennie, jak Państwo widzą. I również wspierajcie, drodzy Państwo, ofiary wojny, Ukraińców, którzy cierpią, którzy przyjeżdżają też do Polski. Tylko taka jedna krótka sprawa na początek. Ja nagrywam teraz w hotelu Sobienie Królewskie, który jest tak dobry, że udostępnia mi tutaj taką salkę. I tutaj teraz jest ponad 50 dzieciaków z Ukrainy, z terenów zagrożonych walkami. Przechodzimy do rozmowy. Jarku, jesteś optymistą czy pesymistą? Trwa wojna. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w tej chwili z dość wysokim prawdopodobieństwem przewidzieć, jak zakończy się ten konflikt, ponieważ oczywista dysproporcja sił między Ukrainą i Rosją i to, że Rosjanie zaczynają wojnę tak zwaną materiałową, czyli tak jak to się fachowo określa, czyli tak naprawdę wojnę, w której są zaangażowane duże ilości sprzętu, artylerii, zaangażowane są rezerwy, odwody. Natomiast ten charakter wojny materiałowej wskazuje na to, że Rosjanie mogą wygrać, tak, i że wygrają. Natomiast z drugiej strony Ukraina ma bardzo dużo wsparcie ze strony partnerów natowskich, którzy robią w zasadzie wszystko, co mogą robić bez otwartego otwierania ognia do Rosjan. I w związku z powyższym, patrząc na to, jak duże wsparcie ma i polityczne, i gospodarcze, i militarne Ukraina ze strony partnerów natowskich, uważam, że w pewnych bardzo korzystnych okolicznościach może się skończyć patem, tak? Czyli obie strony mogą w pewnym sensie i wygrać, i przegrać. Natomiast na dziś sytuacja nie nastraja zbyt optymistycznie. Walki trwają, są to ciężkie walki. Rosjanie ponieśli bardzo poważne straty. Armia ukraińska się mobilizuje, armia ukraińska się rozwija. Rzucają do walki kolejne odwody. Natomiast jest to wojna, która jest największą wojną w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Już w tej chwili możemy to powiedzieć. I skala tego konfliktu jest po prostu przerażająca. Tak samo skala nieszczęść, ofiar, strat. Jest to niestety konflikt, którego większość analityków się obawiała i prorokowała ten konflikt, ponieważ Ukraina jest państwem podręcznikowo wręcz państwem rozdartym na styku dwóch cywilizacji, krajem, który jest i stawał kością w gardle Rosji przez dwie dekady. No i niestety wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin postanowił zniszczyć Ukrainę, podbić Ukrainę, zająć całą Ukrainę za Dnieprem, natomiast to, co zostanie z Ukrainy, zwasalizować, podbić, ewentualnie zostawić taki quasi niepodległy byt na zachodzie Ukrainy, który będzie na utrzymaniu Unii Europejskiej, a całą resztę zagarnąć dla siebie. Nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, natomiast walka trwa. Ukraińcy się nie poddają, Ukraińcy walczą bardzo dzielnie. Trzymamy kciuki za Ukraińców oczywiście. Natomiast zanim przejdziemy, zgodnie z naszą tradycją, do analizy wszystkich kierunków natarcia i wszystkich punktów, w których obecnie toczą się walki, jeszcze ja muszę powiedzieć coś, co z każdym dniem jestem coraz bardziej przerażony, obserwując to, co się dzieje, drodzy Państwo, to jest oczywiście cierpienia ludności cywilnej. To się zaczęło tak na dobrą sprawę, tak naprawdę na potężną skalę w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli bombardować Charków. Obserwuję ze ściśniętym sercem te straszne obrazki. Rośnie ilość ofiar cywilnych. Dzisiaj jakaś po prostu koszmarna informacja. W Chersoniu Rosjanie mieli zgwałcić
11 dziewcząt, kilka z nich nawet nie przeżyło. Jarku, jakiś komentarz do tego? Czy to zaczyna przypominać coraz bardziej rok 44, 45 i pochód Armii Czerwonej? Na wstępie bardzo bym uważał na wszystkie tego typu historie. Raczej bym czekał na potwierdzenia, ponieważ trwa wojna propagandowa z obu stron. Ukraińcy prowadzą mistrzowskie operacje PSOPS, czyli tam z punktu widzenia wojny psychologicznej jest to konflikt, który z ich strony jest prowadzony bezbłędnie. Znając armię rosyjską i to, jaką mają historię i to, jakie wpadki zdarzały się w Czeczenii, tak jest to możliwe, jak najbardziej. To nie ma, absolutnie tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia czy wybielania Rosjan. Natomiast poczekałbym z potwierdzeniem, ponieważ obie strony bardzo brzydko chwytają się, jeżeli chodzi o propagandę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę i niejako dopowiedzieć do tego, co mówiłeś, cierpienie ludności dopiero się zaczną, ponieważ Rosjanie mają plan bardzo brutalnej pacyfikacji podbitej Ukrainy, pewne tam rzeczy wyciekły, znowu to może być fragment wojny informacyjnej, tak? Ale źródła zachodnie donoszą to, że Rosjanie na przykład w zdobytych miastach planują pokazowe egzekucje w przypadku złapania ukraińskiej partyzantki. W związku z powyższym nie wiemy, ile, na ile jest to prawda. Tak? To może być fake news, to może być coś obliczone na umacnianie oporu ukraińskiego. Niemniej faktycznie ta historia rosyjskich pacyfikacji niestety bardzo skutecznych jest długa, krwawa, brutalna i Rosjanie, trzeba przypomnieć, że w końcu spacyfikowali Czeczenię. Zrobili to po części rękami Kadyrowa, no ale zrobili to skutecznie, tak? Słuchaj, ale niestety know-how mają. No mają know-how, tak, od lat, ale wiesz, ale jest XX wiek, XXI wiek, jest to u nas, w Europie. To u nas jest XXI wiek i to u nas jest Europa. U nich jest gdzieś pomiędzy XIX a XX wiekiem tak naprawdę dalej mentalnie w tych kwestiach i tam jest inna cywilizacja, Piotrze. Oni mają inne podejście do życia ludzkiego, inne podejście do wartości, wiesz, coś, co nam się nie mieści w głowie. Teraz jak sobie siedzimy, wiesz, wygodnie w własnych ciepłych domach, w ramach pewnej cywilizacji, demokracji zachodnioeuropejskiej, dostępu do wolnych mediów, dostępu do wszystkich zdobyczy i korzyści, które nam niesie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO, tam jest zupełnie inna sytuacja. Raczej nie możemy przekładać naszego punktu widzenia na to, co się dzieje w Rosji, tak jaka jest optyka elit, studem mi to przechodzi przez gardło, no ale elit, jakich by one nie były politycznych w Rosji, tak? No, trzeba kończyć tę wojnę. To jest to, co zdanie, które często piszę na Twitterze, na mediach społecznościowych. Trzeba kończyć jak najszybciej tę wojnę. Mam nadzieję, i to na koniec się zapytam oczywiście w podsumowaniu do dzisiejszej rozmowy, o te negocjacje, które trwają, ukraińsko-rosyjskie. Drodzy Państwo, dla tych, którzy po raz pierwszy oglądają analizy Jarosława Wolskiego, przypominam, że proszę sobie wyobrazić teraz Ukrainę jako tarczę zegara, i będziemy się posuwali wskazówkami zegara po kolejnych punktach i kolejnych miejscach, w których toczą się walki. I tradycyjnie proponuję rozpocząć od godziny 10, czyli od pogranicza białorusko-ukraińskiego, czyli jesteśmy teraz na zachód od Kijowa. I tutaj muszę powiedzieć, że chyba jakaś coś zaczyna się dziać dziwnego, prawda? Tak, tutaj są informacje, które są bardzo dobre dla Ukraińców, ponieważ do tej pory wszyscy przewidywali i zakładali, że armia białoruska otwarcie wesprze agresję rosyjską na Ukrainę, że przynajmniej 4 brygady białoruskie, czyli w zasadzie całość takiej armii kadrowej bez rozwinięcia mobilizacyjnego, jaką mają, będzie w stanie rzucić się na Ukraińców i wejść w ten wyłom, który wykonali początkowo Rosjanie. Natomiast okazuje się, że dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenko bardzo niechętnie próbuje się zaangażować. On oficjalnie oczywiście popiera agresję rosyjską, udostępnia przestrzeń powietrzną i lotniska dla samolotów, szlaki transportowe, kolej, jak najbardziej, wszystko. Natomiast nie ma jeszcze dowodów na bezpośrednie zaangażowanie się wojsk białoruskich na Ukrainie. Co więcej, to, że Białorusini wycofali swoje wojska z rejonu Brześcia i Pińska, spowodowało, że Ukraińcy zostały uwolnione duże siły ukraińskie, które pierwotnie pilnowały po swojej stronie granicy ruchów Białorusinów i te siły zostały użyte w bardzo poważnym kontrataku ukraińskim 2 dni temu. W związku z powyższym dochodzą takie sygnały, że niejako Białorusini po części sabotują nawet tą próbę włączenia się w walkę, tak? Ale nie sami Białorusini, w sensie ludzi zwykłych, którzy oczywiście bardzo niechętnie wstępują do armii z poboru, żeby walczyć na Ukrainie, bo to nie jest ich wojna i oni o tym świetnie wiedzą, ale nawet dowódcy białoruscy wynajdują szereg problemów, na zasadzie jeszcze nie teraz, jeszcze nie jesteśmy gotowi, zobacz jak idzie Rosjanom, no musimy poprawić logistykę, zaopatrzenie, takie
pogłoski dochodzą, znowu, to może być element walki psychologicznej, ale patrząc na to, że Białorusini jeszcze się nie zaangażowali, a oni mają na przykład brygadę desantowo-szturmową, która jest jednostką elitarną i wysokiej gotowości, mogliby ją użyć w ciągu godzin na Ukrainie, ale nie użyli jeszcze, coś może być na rzeczy. No właśnie, więc... i to jest świetna wiadomość dla Ukraińców. Myśmy, był taki moment, chyba ze 2 dni temu, też podaliśmy tę informację, to Ukraińcy podali, alarmując świat, że już Białorusini wchodzą. Okazuje się, że wszyscy się na to nabrali, to jest nieprawda, Białorusini stoją, więc być może, tak jak mówiliśmy, może Łukaszenko odebrał jednak jakiś telefon z Zachodu, albo po prostu nie jest taki głupi, żeby skakać razem z Putinem do tego basenu na główkę. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że w momencie, w którym zdjęcia satelitarne, komercyjne są dostępne, część z tych zdjęć nie jest dostępna dla zwykłych ludzi, w sensie za te zdjęcia się dużo płaci, tak? Natomiast jeżeli na zdjęciach satelitarnych, nawet komercyjnych, dostrzegasz kolumny wojsk białoruskich przy granicy z Ukrainą, no to wysnuwasz wniosek, że oni się przygotowują do wejścia, tak? Tak. Ale znowu, tak długo jak te kolumny nie przekroczą granicy, no to nie można stwierdzić fizycznie, że Białorusini wkroczyli na teren Ukrainy, zwłaszcza, że ewidentnie widać, że Łukaszenka wysyła mylne sygnały. Raz mówi, że nie będzie uczestniczył w agresji, potem a może, potem znowu się wycofuje. Myślę, że Zachód może wysyłać jakieś sygnały Łukaszence o treści, a co powiesz na spokojną emeryturę w zamian za nieangażowanie się. No to byłby majstersztyk i myślę, że dobry taki kierunek, ale znowu, to są moje przypuszczenia, nie mam cienia dowodów na to, to mówię od razu, ale myślę, że takie działanie ze strony Zachodu byłoby bardzo realne, bardzo zasadne, tak? Tak, ale zwróć uwagę, że Putin też ma swoje domysły, widzi co się dzieje i pewnie mówi teraz Łukaszence przez telefon: i ty, Brutusie? Raczej mu puszcza filmiki z Litwinienką. Albo puszcza mu filmiki z Litwinienką. Okej. Okay. Tak. Natomiast przejdźmy do kierunku kijowskiego. Właśnie, to jest pytanie. Przesuwamy o dwa punkty wskazówki na godzinę 12, samo południe, bitwa o Kijów. Na grupie Zamknięte Historia Realna powiedziałeś, że Ukraińcy robią teraz Rosjanom powtórkę z bitwy warszawskiej 1920. Co miałeś na myśli? Znaczy, coś, co wyglądało na bardzo duży i bardzo poważny kontratak ukraiński, okazało się być finalnie takim taktycznym kontratakiem, który po prostu miał zmniejszyć wyłom rosyjski, zmęczyć siły drugiego rzutu, przetrzebić je i po prostu stworzyć bardzo niekorzystną sytuację dla Rosjan. Rosjanie, to miała miejsce w ogóle niesamowita karuzela w ciągu ostatnich 2 dni, ponieważ Rosjanie zdecydowanie szli na miasto Fastiv. Oni chcieli to miasto zająć, zdobyć, no ale ponieważ Białorusini cofnęli się, o czym wspominałem, z rejonu Brześcia i Pińska, zostały uwolnione dość duże siły ukraińskie, które w tym miejscu pilnowały Białorusinów. Nagle okazało się, że 2 całkowicie świeże brygady zmechanizowane ukraińskie to jest bardzo duża siła, to jest 6 batalionów. Tak? Każda brygada ukraińska zmechanizowana ma 1 batalion pancerny i przynajmniej 3 bataliony zmechanizowane, niektóre mają jeszcze 4. batalion lekkiej piechoty zmotoryzowanej na ciężarówkach, bardziej do działań tyłowych. I nagle się okazało, że 2 świeże brygady ukraińskie runęły na skrzydło rosyjskie w brawurowym kontrataku. Te walki były bardzo ciężkie. Dość powiedzieć, że dzisiaj prezydent Ukrainy odznaczył jednego z poległych dowódców pancernych ukraińskich za to, że jego kompania zniszczyła 30 czołgów rosyjskich. Czyli tam musiały być bardzo ciężkie walki, taki zdecydowany kontratak. Natomiast tak, Ukraińcy już wprowadzają pojęcie asów pancernych, tak jak są asy w lotnictwie, jak był ten duch Kijowa, jest tych powiedzmy 5 zestrzeleń, no to tam jedno jest mniej więcej potwierdzone, reszta nie, no ale powiedzmy, że jest głośny sukces propagandowy. Natomiast Ukraińcy w tej chwili wprowadzają pojęcie asów pancernych, czyli dowódców, którzy albo wykazali się szczególnym bohaterstwem i wyprowadzili siły z okrążenia, albo których działania spowodowały, że ich kompania maszyn zniszczyła dużo czołgów, albo oni sami zniszczyli dużo czołgów, dowodząc swoimi pojazdami. No i w tej chwili już 3 takich dowódców zyskało odznaczenia jako asy pancerne, w tym jeden, którego kompania teoretycznie zniszczyła 30 maszyn rosyjskich. W każdym razie, Ukraińcy rzucili się na Rosjan, to był bardzo sprawnie przeprowadzony kontratak, ale znowu to nie był kontratak wymierzony na ślepo. Można przypuszczać, że Ukraińcy od partnerów z NATO mieli świetne dane rozpoznawcze. Wiedzieli, że te kolumny rosyjskie są rozciągnięte, że czołówki w zasadzie przeszły, jak patrzymy na Kijów, mamy godzinę 9, to one przeszły z godziny 9 na godzinę 8, czyli okrążały Kijów idąc na południe i świetnie Ukraińcy wiedzieli, że kolumny zaopatrzeniowe są rozciągnięte, że te siły, te czołówki wyforsowały się, że skrzydło rosyjskie nie jest dobrze bronione. Oni świetnie wiedzieli, co robią. I uderzyli w takim bardzo porządnym, mocnym, silnym kontrataku, którego celem były znowu Iwanki, o których ostatnio wspominałem tobie.
i było zajęcie Iwanek i przez jakiś czas Ukraińcy zajęli Iwanki oraz było rotnisko w Hostomelu. Rotnisko w Hostomelu oraz miasto, nie Irpin, tylko miasto Bucza. I doszło do bardzo ciężkich walk i bardzo zaskakujących dla Rosjan, ponieważ tak, Ukraińcy znowu zajęli obwodnicę Iwanek, tam gdzie był most najważniejszy na całej głównej osi natarcia, i znowu trzymali go przez ileś godzin i Rosjanie musieli naprawdę poważne siły zaangażować, żeby wypchnąć znowu Ukraińców z Iwanek. Chociaż Rosjanie też poszli po rozum do głowy i na północy od Iwanek, na rzece, postawili przeprawę pontonową, więc to nie było, nie doszło już do takiej sytuacji, że zdobycie Iwanek całkowicie odcięło czołówki rosyjskie. Tak? Niestety tak dobrze nie było. Natomiast Ukraińcy i od strony Kijowa, brygadą desantowo-szturmową, brygadą zmotoryzowaną, i od zachodu, czyli tymi dwiema brygadami pancernymi świeżymi, zaczęli zmniejszać ten wyłom rosyjski, z jego skrzydeł atakować, co wytworzyło bardzo niekorzystną sytuację dla Rosjan, ponieważ oni byli atakowani tak naprawdę z czterech stron. Tak, Jarku, jeśli pozwolisz, ta mapę, którą Państwo widzą na ekranie, to jest mapa przygotowywana przez Jarosława Wolskiego, na bieżąco aktualizowana. I jeszcze, wiesz co, jedną rzecz chcę Ci powiedzieć. To, co Ty mówisz, że trzeba dzielić na cztery wszystkie informacje podawane przez propagandę obu stron. No oczywiście, że tak, natomiast chcę Ci powiedzieć, że to te filmy, które dzisiaj są w internecie, królują, to są po prostu masy zniszczonego, dymiącego sprzętu pancernego Rosjan. Wszędzie walają się polegli żołnierze rosyjscy, a na pierwszym planie chodzą żołnierze ukraińscy, którzy wyglądają jak skrzyżowanie Robocopa z żołnierzem amerykańskim. Słuchaj, jakieś interkomy, niesamowity sprzęt, obwieszeni bronią. Słuchaj. Już ci powiem, skąd są w ogóle te zdjęcia i filmy. To, o czym mówisz, to są filmiki z Buczy, gdzie ukraińska kompania, czyli kilkanaście bojowych wozów desantu, BMD, bojowa maszyna desantu, zabłąkało się, zbłądziło. Oni tak naprawdę skręcili nie w tą ulicę, w którą powinni, i cała kompania zapłaciła za to życiem, ponieważ trafiła na ukraińskich komandosów. To taki ukraiński grom tam był, powiedzmy. I ukraińscy komandosi w ciągu półgodzinnego starcia zniszczyli około 10-13 pojazdów ukraińskich i wybili w pień całą kompanię. Tam prawie nikt nie ocalał, i te filmy, o których mówisz, to są najlepsi z najlepszych żołnierzy ukraińskich, to jest taki ukraiński grom, który po prostu wykonywał tam jakieś swoje działania, i przypadkiem kompania rosyjska spadochroniarzy, czyli też elitarnego oddziału, miała wyjątkowego pecha, trafiła na Rosjan, na Ukraińców, którzy po prostu ich wyrżnęli w walce. Natomiast wracając do... Szczęście po prostu. A natomiast wracając do tego naszych walk na północ od Kijowa. Ukraińcy kontynuowali uderzenie na lotnisko w Hostomelu. Oni przez jakiś czas kontrolowali nie całą płytę lotniska, ale zabudowania zakładów imienia Antonowa. No i Rosjanie rzucili w ten rejon bardzo duże siły. Oni rzucili pułkową taktyczną grupę bojową ze składu całej dywizji powietrzno-desantowej, bardzo duże siły, i wyparli oczywiście Ukraińców po jakimś czasie, wyparli aż do miasta Irpień. Odbili niejako to, co Ukraińcy zajęli, no ale to były siły, które miały iść w drugim rzucie. To miały być siły, które miały kontynuować zamykanie pierścienia okrążenia od zachodu Kijowa, a zostały rzucone do krwawego kontrataku na siły ukraińskie, które wcześniej przeprowadziły kontratak na Rosjan. To samo tyczy się innych kierunków wokół Kijowa, ponieważ okazuje się, że Rosjanie te siły drugiego rzutu, duże, które mieli, musieli wykorzystać, żeby powstrzymać te kontratarcie ukraińskie. To było zrobione celowo. Każdy atak i każde natarcie jest dużym ryzykiem dla nacierającego. Natomiast no, Ukraińcy mieli dobre dane, dobre rozpoznanie. Widać, że znowu tutaj zadziałała ta w zasadzie już prawie natowska przewaga informacyjna. W związku z tym wyprowadzili poważne kontruderzenie, które powstrzymało i przetrzebiło siły, które być może byłyby w stanie częściowo domknąć pierścień okrążenia wokół Kijowa. Więc ogromny sukces Ukraińców, niestety taktyczny, a nie strategiczny. Niemniej to była pięknie prowadzona kontrofensywa, podręcznikowa wręcz. Natomiast teraz zobaczymy, co będzie się działo w ciągu kolejnych dni. Niestety, ale Rosjanie mobilizują jednostki dalszych kategorii mobilizacyjnych, ponieważ w Rosji jest dalej czterokartkowy system mobilizacyjny. Tam są różne kolory kart mobilizacyjnych i poborowi dostają karty w różnym kolorze. Niektóre są do otwarcia od razu, niektóre w określonych sytuacji. Te jednostki mają różne kategorie. Ten sam system mobilizacyjny był w Wojsku Polskim we wrześniu 1939 roku, tylko u nas to nie zadziałało, u nich działa. Tak w dużym skrócie. I Rosjanie niestety mobilizują swoje siły. Oni przechodzą do tej wojny materiałowej.
I wiesz, i fachowcy i autorytety, które ten temat publikują, między innymi z Akademii Sztuki Wojennej, uważają, że Rosjanie są w stanie na poziomie oczywiście absolutnie przestarzałym, lat 60. i 70., to mówimy o tej klasie sprzętu, są w stanie wystawić przy całkowitej powszechnej mobilizacji 20 dywizji zmechanizowanych. To jest nie dywizji, mówimy nie o brygadach, mówimy o dywizjach, tak? To jest niesamowita siła. Natomiast pytanie, czy Putin odważy się na powszechną mobilizację w tej sytuacji, która jest w Rosji? Mam nadzieję, że nie. Na razie też, żebyś mieć skalę, Piotrze, Ukraińcy zmobilizowali około 300-350 tysięcy żołnierzy. To jest bardzo duża siła. Oni ludzi mają, mogą mieć problem ze sprzętem, natomiast mają bardzo wielu poborowych, mobilizowanych żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową i którzy są w stanie zapełniać kolejne formowane jednostki ukraińskie. Przechodząc dalej w naszej analizie. Tak, tylko wiesz co, jeżeli pozwolisz, zatrzymajmy się na chwilę przy Kijowie, dobrze? Znaczy po pierwsze, taki jeden komentarz do tego, co mówisz, no to, ale zwróć uwagę, że te straty sprzętowe są tak kolosalne Rosjan, że siłą rzeczy te kolejne jednostki, oczywiście będzie dużo ludzi, duże masy, ale wydaje mi się, że one nie będą już takie pełnowartościowe, to znaczy te wyszczerbiają cały czas te zęby Rosjanom Ukraińcy i tych rakiet mają przecież mnóstwo od sojuszników z Zachodu, ale teraz jedna ważna rzecz. Oglądaliśmy dzisiaj taki film, który został zrobiony z drona. On pokazuje jakąś gigantyczną kolumnę ciągnącą się według niektórych danych przez 60 kilometrów, czyli od pierwszego do ostatniego pojazdu jest 60 kilometrów. Oni gdzieś stoją w jakimś błocie, gdzieś pod Kijowem czy gdzieś, bo jest znowu jakiś szum informacyjny, ale rozumiem, że utknęli z powodu tego, że nie mają, nie wiem, no właśnie, dlaczego nie utknęli, co to za kolumna, co się dzieje i dlaczego Ukraińcy nie atakują ich dronami? To była, Piotrze, kolumna, która była widoczna dwa dni temu do czołówek rosyjskich, tym, którym się skończyło zaopatrzenie. To była kolumna, która poruszała się z kierunku Białorusi do czołówek rosyjskich i tutaj Ukraińcy próbowali ostrzeliwać tą kolumnę i kawałek ostrzelali artylerią dalekiego zasięgu. Natomiast niestety od dwóch dób nie mamy już zdjęć z użycia ukraińskich dronów nad ugrupowaniami wojsk rosyjskich. Ponieważ do tej pory takie zdjęcia były i były wykorzystywane propagandowo, czyli te słynne polowanie na buki, polowanie na mosty, polowanie na węzły łączności, które było widać z TB2 kupionych od Turków. Można niestety przypuszczać, że Rosjanie w końcu postawili cywilizowaną obronę przeciwlotniczą, którą mają bardzo dobrą i niestety, ale byli w stanie strącać samoloty, znaczy drony ukraińskie. Podobno mają być alarmowe dostawy dronów TB2 z Turcji na Ukrainę i podobno te dostawy są realizowane, czyli zapewne znowu zobaczymy zdjęcia z dronu, znowu zobaczymy ukraińskie drony operujące nad Rosjanami. Ale widać w tym miejscu to, czego się dużo osób obawiało, czyli tam, gdzie ta obrona przeciwlotnicza Rosjan jest ogarnięta, uporządkowana i działa w sposób metodyczny, tam już niestety nie ma latania dronami na dużej wysokości. To jest ten problem. Znowu, inaczej by to wyglądało, gdyby to był konflikt NATO. Tak, bo gdyby to był konflikt z NATO, to na każde możliwe źródło promieniowania radiolokacyjnego z takiego zestawu przeciwlotniczego, to by od razu leciał odpalony ATACMS, tak? I czyli rakieta taktyczna dalekiego zasięgu. Już wiedziałeś, co chcę powiedzieć. To tak. Wróćmy, czyli jak zwalcza się drona? Powiedzmy, że jedzie rosyjska kolumna, jest to 10 ciężarówek i 5, nie wiem, transporterów opancerzonych, zbliża się dron. Jak oni mogą go strącić? Najpierw się go namierza, tak? Znaczy, też najpierw to trzeba wiedzieć, że coś leci. Dla takiej kolumny to jest w ogóle niemożliwe, żeby określić, że coś do nich leci. To musi być odpowiedni radar, musi być odpowiedni zestaw przeciwlotniczy. Te B2 nie są dronami niewykrywalnymi, one mają obniżoną wykrywalność, natomiast odpowiednio dobra stacja radiolokacyjna bez żadnego problemu jest w stanie wykryć takiego drona, ponieważ kilkanaście takich dronów TB2 spadło w Syrii, w Libii. To nie jest jakiś Wunderwaffe, tak? Natomiast obrona przeciwlotnicza ugrupowania wojsk lądowych. Wiesz, miarą sukcesu tej obrony nie jest wcale strącenie czegoś, tylko niedopuszczenie do porażenia własnego ugrupowania. Czyli jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Obrona przeciwlotnicza ugrupowania wojsk wtedy odnosi sukces nie kiedy coś strąci, tylko kiedy to bronione ugrupowanie nie jest porażone. Czyli jeżeli mamy silną obronę przeciwlotniczą, która nie wystrzeli ani jednej rakiety, ale przez to, że ona jest silna, nic nie wleci w obszar bronionych wojsk, to ta obrona przeciwlotnicza już wygrała. I to jest najważniejsze. I teraz tak,
mam niejasne wrażenie, że niestety Rosjanie ogarnęli się, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Natomiast bardzo ciekawa sprawa i to może zainteresuje widzów twojego kanału. Otóż wyjaśniło się, dlaczego nie pracowały na początku rosyjskie oddziały walki radioelektronicznej. Rosjanie mają dość dobre te systemy zagłuszeń, one są potężne, one są szerokopasmowe, czyli naraz pokrywają wiele pasm. Natomiast te systemy nie są w stanie szybko zmieniać częstotliwości zagłuszonych pasm, tak? Czyli jest tak zwany hoping, ponieważ nowoczesne radiostacje programowalne, wojskowe, one potrafią zmieniać częstotliwość kilkadziesiąt, kilkaset razy na ciągu sekundy nawet, tak? Czyli każdy komunikat jest na innym paśmie i to wygląda na takiej zasadzie, że możesz to zagłuszyć na dwa sposoby. Albo stacja zagłuszeń, albo kilka stacji, kilkanaście nawet stacji zagłuszeń stara się po kolei śledzić te pasma i zagłuszać te pasma, na których jest wykryta emisja, tylko do tego musisz mieć potężną moc obliczeniową, bardzo dobry sprzęt, który ci precyzyjnie wykrywa, na którym paśmie są wrogie emisje, albo robisz to mało finezyjnie, czyli po rosyjsku, czyli ustawiasz takie potężne stacje zagłuszeń i one sieją szeroko po wielu pasmach. I teraz tak, bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce, ponieważ te oddziały, które Rosjanie rzucili na Kijów, to poza tą elitarną brygadą specnazu, to były najgorsze oddziały rosyjskie, jakie oni mieli. Czyli to były oddziały z centralnego i dalekowschodniego okręgu wojskowego. One były oczywiście częściowo kadrowe, ale to były oddziały na najgorszym sprzęcie. Tam byli poborowi, którzy raczej niespecjalną mieli motywację do walki. Dowódcy, którzy traktowali wysłanie do tych okręgów w zasadzie jak zsyłkę na Sybir. Na czym polegał cały problem? Na tym, że tam cywilizowana łączność w tych oddziałach, które szły na Kijów, kończyła się na poziomie brygady. Na poziomie batalionu prawie już nie było dobrej łączności, a na poziomie poniżej batalionu, czyli kompania i potem plutonów, były radiostacje z lat 60. i 70. Absolutna katastrofa. No i w tym momencie tak, słabo wyszkolone oddziały, słabo zmotywowane i one były w stanie się poruszać tak długo, jak dowódcy mieli rozeznanie, gdzie mniej więcej się znajdują na mapie, tak? I w momencie, w którym jednocześnie Rosjanie odpalili zagłuszenia szerokopasmowe, okazało się, że ci dowódcy nie są w stanie z nikim się dogadać. Nie są w stanie złożyć meldunku, nie są w stanie odebrać kolejnych rozkazów, w związku z czym Rosjanie wyłączyli zagłuszenia szerokopasmowe. Jeżeli wyłączyli zagłuszenia szerokopasmowe, no to bez problemu pomogli Ukraińcom. I to samo było z obroną przeciwlotniczą w pierwszych dniach na północy. Okazało się, że Rosjanie zaczęli strzelać do swoich własnych śmigłowców, w związku z czym bardzo szybko przyszedł zakaz strzelania do jakichkolwiek śmigłowców nad polem walki, w efekcie czego spokojnie samoloty ukraińskie i śmigłowce zaczęły operować nad wojskiem rosyjskim. Kosmos to jest niesamowita nieporadność ze strony Rosjan, niestety ogarniają się, tak? To jest armia, która ma bardzo wiele paradoksów, potrafi być nieprawdopodobnie amatorska, nieprofesjonalna, a w ciągu potem kilku tygodni po zmianie dowódcy, po wprowadzeniu nowych sił armia potrafi pokazywać zupełnie inne oblicze. Trzeba mieć to cały czas na uwadze. Tak, to co mówiłeś zawsze i powtarzamy to po prostu jak mantra, że Rosjan nie wolno przeceniać, ale też nie wolno ich niedoceniać. Jarku, lećmy dalej, bo mamy nasze wskazówki zegara, które muszą iść dalej. Porzucamy Kijów, idziemy dalej. Na której godzinie się zatrzymujemy? No to teraz pójdźmy na godzinę pierwszą. Mamy Czernichów, gdzie walczy prawdopodobnie pierwsza samodzielna brygada pancerna. Jest to elitarna jednostka wojsk ukraińskich i ta brygada już przeszła do historii. Oni już są nieśmiertelni. Niezależnie ilu ich przeżyje, oni już są nieśmiertelni, ponieważ oni ósmy dzień trzymają Czernichów i okolice pod naporem wojsk rosyjskich i dwa główne uderzenia na północy, to ze strony Kijowa, ono doszło do Kijowa. Natomiast to uderzenie ze strony wschodniej, z Czernichowa, ono nie doszło do Kijowa, ponieważ ono zatrzymało się na Czernichowie, zatrzymało się na brygadzie pancernej, która tak naprawdę bohatersko broni się tam już ósmy dzień, ponosi straty, ale ona, ta brygada zatrzyma bardzo duże natarcie rosyjskie. I oni się tam dalej bronią, dalej się tam trzymają i prawdopodobnie będą się trzymać tak długo, jak będą mieli paliwo, amunicję i będzie tam chociaż kompania sprawnych maszyn. Oczywiście cały ten kierunek wschodni, jeżeli go oddalimy, tutaj można zauważyć, że ta mapka, którą robię, jest troszeczkę zmieniona. Tam już nie ma wydzielonej linii frontu, tylko są wydzielone strzałki, które pokazują generalny kierunek ruchu wojsk. Dlaczego taka zmiana? Koledzy osintowcy z zagranicy bardzo słusznie zauważyli, że to jest w pewnym sensie pomaganie rosyjskiej narracji, rysowanie ciągłej linii frontu. Rosjanie tutaj nie kontrolują w sposób ciągły terenu za nimi, tak kontrolują teren na osi do Kijowa. To jest inna sprawa, tak? Czyli marsz z północnego zachodu na Kijów, owszem, oni tam kontrolują już swoje obszary tyłowe, teren, rejony za wojskiem, natomiast na wschodzie absolutnie tego nie robią. Tam czołówki rosyjskie pognały, one w ciągu 2-3 dni prawie doszły do Kijowa. To jest niesamowicie wysokie tempo natarcia, bo to było około 100 km na dobę, 80, 50, 100 na dobę kilometrów, to jest
gigantyczne tempo natarcia, ale te siły przeszły, one nie kontrolowały terenu za nimi. No i potem Ukraińcy zaczęli oczywiście niszczyć wszystkie możliwe kolumny zaopatrzeniowe. Natomiast straty marszowe, ponieważ każde wojsko ponosi straty marszowe, tak? Mówi się, że tak do powiedzmy 6-7% sprzętu, jak się zepsuje, po prostu z tego samego tego faktu, że się przemieszcza, to jest w normie, tak? To nie dzieje się nic złego, tak? Czyli powiedzmy na 100 pojazdów, jak ci się 6 zepsuje, no to okej, może się zdarzyć, tak? I co się z nimi robi? Bierze się je na holi, ciągnie, czy do rowu po prostu? A potem no właśnie, w cywilizowanych krajach natowskich ma się pojazdy ewakuacyjne, które błyskawicznie ściągają taki pojazd z pola walki, to tworzy się w ogóle polowe warsztaty remontowe, które te pojazdy naprawiają, a inna sprawa, widzisz, w czołgach takich jak Leopard 2 wymiana całego powerpacka, czyli sprzężonego silnika z układem przeniesienia, zajmuje około 25 minut, jak się załoga pospieszy. 25 minut na wymianę całego silnika i przekładni. W czołgu rodziny. No tak, w czołgu rodziny T-70. W czołgu 25 minut. 25 minut. A w rosyjskim czołgu ile to trwa? No 23 godziny. Nie żartuję. Wymiana napędów T-72M1 to jest około 23 godzin. W nowych czołgach rosyjskich oni próbują zejść z tym czasem, no i się chwalą, że w zasadzie w ciągu pół dnia to już można ten silnik wymienić, tak? No tak. Więc to jest kompletna przepaść. I w armiach natowskich ta podatność sprzętu jest dużo większa. Natomiast wracając do naszej mapy. Tak jest, idźmy dalej. Można zauważyć, że Rosjanie przeszli przez ten teren wschodnio-zachodni Ukrainy, w zasadzie przelecieli pełnym gazem, tymi czołówkami pancernymi, po czym sobie zdali sprawę, że nie mają paliwa, amunicji, a zaopatrzenie to w sumie nie dotarło, bo zniknęło po drodze. Wiesz, tu jest taka sytuacja, jakbyś wylał kubek kawy na dywan. Ta kawa po prostu rozlała się po tym dywanie, wsiąkła w niego i zniknęła. I w tym momencie Rosjanie sobie zdali sprawę, że mają potworny problem, ponieważ no mają te kilka batalionowych grup bojowych, no tak około 6-7 powiedzmy, które dotarły w rejon Kijowa od wschodu. Natomiast znowu nastąpił kontratak ukraiński i okazało się, że Ukraińcy mają tam, oprócz tej brygady, która bohatersko walczy w Czernichowie, mają przynajmniej 2 albo 3 inne brygady zmechanizowane, czyli znowu bardzo duże siły. Ukraińcy w kontratakach częściowo powstrzymali Rosjan, częściowo odrzucili. Teraz dopiero zaopatrzenie rosyjskie zaczyna docierać do tych czołówek. No i Rosjanie próbują tutaj podejść faktycznie do Kijowa od strony wschodniej. Toczą się walki o szereg miejscowości, które można tutaj zobaczyć na mapie. Ukraińcy blokują wojska rosyjskie wycofują się, szukają obejścia tej obrony ukraińskiej. Czyli Rosjanie nie kombinują źle, tak? Bo to jest zgodne z ich taktyką. Jeżeli przeciwnik ma linię obrony, a jest wielkie boisko do rozegrania, nie walczymy z nim, nie przebijamy się przez tą linię obrony, no bo zawsze można go obejść. Tak? To jest zgodne z rosyjskimi doświadczeniami z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tylko jest taki mały jeden problem, taki tyci mały. Rosjanie tak walczyli i tak się uczyli walczyć z założeniem, że za nimi pędzi kilka kolejnych rzutów wojsk i kilkanaście kolejnych batalionów. Oni tych batalionów nie mają. Więc dochodzi do komedii, że czołówki działają tak, jak są nauczone i tak, co jest, tak jak jest to zgodne z doktryną rosyjską, czyli obchodzą punkty oporu, szukają słabych punktów, żeby tam zrobić włamania, żeby obejść te wojska broniące się. Natomiast nie ma sił, które idą za tym. Można też na tej mapie zauważyć, że mamy szereg odizolowanych punktów oporu Ukraińców. To nie jest do końca prawda, ponieważ raczej bym powiedział, że to Rosjanie są na tym terenie odizolowani i próbują się przebijać zaopatrzeniem do swoich czołówek. Natomiast faktem jest, że Ukraińcy kontrolują bardzo dużo miejscowości, a nawet jeżeli są to miejscowości przy węzłach komunikacyjnych, to często jest tak, że jakaś kompania czy dwie kompanie Rosjan kontrolują tylko arterię komunikacyjną przez miejscowość, a i druga połowa jest zajęta przez Ukraińców. Sytuacja tutaj jest bardzo zła dla Rosjan i w tym miejscu w pierwszej kolejności będą użyte jednostki zmobilizowanych rezerwistów Rosji, ale one będą użyte nie do walki, tylko po to, żeby po prostu pilnować tras zaopatrzeniowych na tyłach. Natomiast trzeba pamiętać, że ten teren Ukrainy... Tylko jeszcze dodajmy do tego jeden punkt. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale ludność cywilna, Rosjanie też mają niechętną sobie ludność cywilną, która płata im rozmaite figle. Mówiliśmy o tym w poprzednich programach. Dzisiaj kolejny wideo przysłał mi jeden z widzów pokazujące, że tym razem przy pomocy motoru dwaj Ukraińcy ukradli rosyjską armatę i uciekli z nią gdzieś w pole. Także to też jest chyba problem, prawda? Znaczy tutaj jest taka sytuacja, że to się będzie niestety zmieniać na niekorzyść, tak? W miarę większej ilości wojsk rosyjskich i tych działań przeciwpartyzanckich i pacyfikacyjnych i ofiar wśród ludności cywilnej, to będzie się to zmieniać. Natomiast obecnie mamy taką sytuację, że Rosjanie w sumie nie za bardzo wiedzą, po co tam są, nic nie chcą robić, a z kolei ludność lokalna niezbyt ładnie się wyraża o Rosjanach, ale stara się ich nie atakować otwarcie, tak? Przynajmniej w miastach.
bo oczywiście poza miastami, no to Rosjanie mogą się już poruszać tylko w mocno dobrze zorganizowanych i mocno chronionych kolumnach logistycznych, ponieważ inaczej one są niszczone. Natomiast to, o czym należy pamiętać, to to, że tam struktura zaludnienia jest zupełnie inna niż my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Tam są dużo większe przestrzenie, tam jest mniejsza gęstość zaludnienia, tam jest układ drogowy zupełnie inny, znaczy dużo gorszy niż u nas, no i przede wszystkim generał Błoto. Tam jest potworne Błocko w tej chwili i Rosjanie są siłą rzeczy kanalizowani do wszystkich możliwych dróg bitych, twardych. Więc mają tam potworne problemy i tam na razie nie zanosi się na happy end dla Rosjan, no bo oni doszli do Kijowa od wschodu, ale mniej więcej doszli tak jak armia Hitlera pod Moskwę. No i teraz mają poważny z tym problem. Oby się skończyło tak samo jak w listopadzie, grudniu 41. Okej, idźmy dalej, słuchaj, bo dzisiaj Zaporoże jest głównym tematem, tam chciałbym trochę dłużej porozmawiać, więc pędźmy już tamtą stronę, dobrze? Czyli przesuwamy Charków. Wskazówki na Charków. Na Charków. I teraz w przypadku Charkowa, tutaj w zasadzie sytuacja niewiele się zmieniła od naszego ostatniego spotkania. Czyli Rosjanie częściowo otoczyli Charków, ale mają za małe siły, żeby zamknąć pierścień okrążenia wokół Charkowa. Taka grupa rajdowa, bo chyba tak to trzeba określić, Rosjan wyforsowała się w kierunku Połtawy, po czym utknęła grubo przed tą Połtawą, atakowana ze wszystkich stron przez Ukraińców i nie doszła do tej Połtawy jeszcze. Ewidentnie Rosjanie nie mają dość sił, żeby zająć Charków, ani wziąć szczelny pierścień okrążenia. W ogóle Ukraińcy robią wypady z Charkowa, ostrzeliwując i atakując kolumny rosyjskie, które próbują się poruszać wokół miasta, więc tutaj Rosjanie ugrzęźli. Kolejnym takim kierunkiem, który jest troszeczkę już niebezpieczny dla Ukraińców, to jest cały rejon Doniecka i Ługańska. Tutaj faktycznie nie dzieje się dobrze. Jeżeli gdzieś Rosjanie odniosą jakiś realny sukces, to przede wszystkim tutaj. Widać też, że tutaj były wojska, które były przygotowane wcześniej, które długo ćwiczyły pewne działania. No i niestety jest poważne ryzyko i realne ryzyko, że Rosjanie będą w stanie wziąć siły ukraińskie w kocioł, otoczyć. Przede wszystkim Rosjanie podchodzą od północy do Izuma. Od północy podchodzą też tak naprawdę wychodząc na tyły Słowiańska. Tutaj powodzenie tego natarcia rosyjskiego jest niestety dość duże, jest oczywiste, ale chciałbym tobie powiedzieć, że nie spełniły się takie czarnowictwa, że obrona ukraińska pęknie, że ci żołnierze zaczną się poddawać, dezerterować. Nie. Tak jak to wspominałem tobie ostatnio, no pod tym uderzeniem okazało się, że Ukraińcy brzmią jak mosiądz i tu się nic nie zmieniło. To jest żołnierz, który jest mega wartościowy, ma mega wysokie morale, który wie, o co walczy, wie, że walczy o swoją ojczyznę. Nie ma dezercji, nie ma paniki, nie ma masowego poddawania się. Jeżeli dziś mamy sytuację poddawania się Ukraińców, to była to sytuacja, że została otoczona kompania i tam walka była już naprawdę beznadziejna i sam dowódca stwierdził, że w sumie opór w tym miejscu nic nie da, tak? Poddajemy się, no bo szkoda młodych chłopaków. Bardzo rozsądnie. Bardzo rozsądnie, oczywiście. Bardzo podoba się tam, gdzie... oczywiście, że tak. Natomiast tam, gdzie walka do ostatniego żołnierza ma sens, Charków, Czernichów, nie ma poddawania się. Oni walczą do ostatniego naboju. Dobrze, a jak jesteśmy przy tych tego typu sytuacjach, ten legendarny Mariupol, który broni i stoi na drodze do przebicia się lądowego z tych separatystycznych republik do Krymu, on chyba już jest całkowicie otoczony, tak? Tak, on już jest całkowicie otoczony. De facto to takie bardzo słabe połączenie między Krymem a tu mówią Rosjanie, Wielką Ziemią. Już powstało, natomiast Mariupol jest otoczony, natomiast Mariupol walczy. Walczy i znowu, mimo że Rosjanie mają tam największą przewagę nad obrońcami, bo to jest, mają przewagę, której absolutnie nie mają w rejonie Charkowa, sytuacja w Mariupolu jest wyjątkowo ciężka, to miasto może paść w każdej chwili, no ale z drugiej strony tam jest wyjątkowo bohaterska obrona uporczywa i tam walczą. Oczywiście Rosjanie znowu ogłosili, że stworzą korytarze humanitarne, że ludność cywilna może wyjść. No te korytarze humanitarne do tej pory u Rosjan wyglądają tak, że ludność cywilna wychodzi, ale faceci są gdzieś zabierani i wywożeni. Tak? Tak było na przykład w Czeczenii w ramach zaczystek, więc no tam raczej mało kto jest chętny do opuszczenia tych korytarzy humanitarnych. Natomiast no oficjalnie zgodnie z tą rosyjską doktryną, nawet bym powiedział, już nawet nie taktyką, a doktryną zdobywania miast, no to próbują, Rosjanie deklarują, że wypuszczają ludność cywilną z miasta, a ci, którzy zostaną, no to trudno. Wiesz co, natomiast
dlaczego pytałem tak o ten Mariupol, bo mnie się wydaje, jeszcze zaraz będziemy rozmawiali na samym końcu, to ostatnie moje pytanie o te negocjacje pokojowe, ale to będzie jeden z najważniejszych punktów rosyjskich, to znaczy, że tego nie będą chcieli oddać. Jeżeli się wybiją, przebiją, zdobędą miasto i nawiążą to, jak powiedziałeś, połączenie lądowe między Wielką Ziemią a Krymem, to tego moim zdaniem nie odpuszczą. To będzie podstawowy postulat na konferencji pokojowej. Natomiast potem możemy przejść troszeczkę jeszcze, przesunąć wskazówki zegara już prawie na 18, powiedzmy na 17, i opisać teren między Zaporożem a Mariupolem. No właśnie, przepraszam, teraz właśnie chcę ci powiedzieć, bo to jest jakby najważniejsza rzecz, którą chciałem dzisiaj cię zapytać. To znaczy, Zaporoże dzisiaj wylądowało na okładkach... Nie pij płynu Lugola, nie pij. Nie piję, ale wiem, że w polskich, aptekach, uwaga drodzy Państwo, rzeczywiście płyn Lugola znika w oszałamiającym tempie spółek, ostrzegamy, lekarze ostrzegają. Jak chcecie mieć ciężko chorą tarczycę, to jesteście na dobrej drodze, nie pijcie, nie kupujcie na własną rękę płynu Lugola, po prostu nie róbcie tego, koniec, kropka. Tak jest, ale wynika to oczywiście z doświadczeń z czasów Czarnobyla z 1986 roku. Tylko, kiedy że to nie był ten płyn Lugola. Ten płyn Lugola, który był wtedy, to był płyn przygotowywany przez lekarzy, przez farmaceutów, który jest czymś zupełnie innym niż płyn Lugola, który teraz jest dostępny w aptece. Jeżeli ktoś sobie pokątnie taki płyn kupuje i ma go zamiar pić, nabawi się poważnych schorzeń tarczycy. Nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie. To tak. Nie jest ten płyn Lugola, który pito po Czarnobylu. Koniec, kropka. Bardzo ważne słowa od Jarosława Wolskiego. Ogląda nas mnóstwo ludzi, drodzy Państwo, przekażcie znajomym, przyjaciołom. To nie jest dobry pomysł. Natomiast oczywiście porozmawiajmy o tym, dlaczego... Zaraz do elektrowni przejdziemy, tak? Tylko może opiszę w końcu, żeby powiedzieć, skąd się wzięła ta kwestia elektrowni. Dobra. W Zaporożu. Ponieważ ta elektrownia nie jest wcale w samym Zaporożu, tylko jest parędziesiąt kilometrów na południowy zachód od niego. Więc Rosjanie oczywiście próbowali dojść do Zaporoża, do miasta Zaporoża, ale zostali w kontrataku przez ukraińską batalionową grupę bojową odrzuceni. No i tutaj znowu jest duże boisko, a paradoksalnie siły wcale nie są takie duże z obu stron. W związku z tym tutaj z kolei Ukraińcy znaleźli luki w ugrupowaniach rosyjskich i ze swoim kontratakiem weszli w te luki. Rosjanie musieli powstrzymać atak, przygrupować siły. Tu ma miejsce taka karuzela, która jest właściwa dla sytuacji, w której na bardzo dużych przestrzeniach walczą relatywnie małe siły. Natomiast Rosjanie podeszli pod elektrownię w Zaporożu. Rosjanie dość dobrze kontrolują ten teren na południe od Zaporoża, w zasadzie aż do Krymu. Nawet bardzo dobrze go kontrolują. Rozciągnęli nad nim dość szczelny parasol przeciwlotniczy, obronę przeciwrakietową. Natomiast oni nie zajmowali samego terenu elektrowni atomowej, wychodząc z założenia, że to jest delikatnie rzecz biorąc kłopotliwe. Poczekaj, Jarku, ale ostrzelali go. Przecież są informacje o tym, że rakiety rosyjskie, uwaga drodzy Państwo, spadły na jakieś budynki przylegające do elektrowni. To jest najważniejsza rzecz. Ja uważam, że mamy do czynienia w ogóle z czymś takim, co nazywa się atomowy szantaż Putina. Pamiętasz doskonale o tym, że kazał uruchomić, to było nagrane na kamery swoim generałom, te siły odstraszania nuklearnego. Teraz rakietami tłucze w teren elektrowni atomowej na Zaporożu. Co się dzieje, słuchaj, w ogóle, wiesz, to jest zwykły debilizm jednostek w polu. Bo a jednak, tak? Ja bym tego nie upatrywał jako jakiś atomowy szantaż Putina, tylko tak, przekazanie tego typu obiektów strategicznych jest zawsze problematyczne. W przypadku Czarnobyla odbyło się to całkowicie cywilizowanie, czyli Rosjanie weszli na teren elektrowni, a Gwardia Narodowa Ukrainy, która broniła tego terenu, stwierdziła, że pomysł na strzelankę w samym środku Czarnobyla, to jest fajny scenariusz jakiegoś stalkera 10-0, ale nie w realnym życiu, tak? Natomiast co to jest stalker 10-0? No te gry wszystkie tam, wiesz, oparte o postapokaliptyczną wizję świata w rejonie Prypeci, Czarnobyla i tak dalej. W związku z tym na północy, w przypadku elektrowni atomowej w Czarnobylu, obie strony się w pewnym sensie dogadały i nastąpiło przekazanie tej elektrowni jej terenu w sposób cywilizowany. Natomiast w Zaporożu te dwie strony się kompletnie nie dogadały. I to wyglądało tak, że Ukraińcy nie chcieli oddać tej elektrowni z różnych przyczyn, natomiast Rosjanie stwierdzili, że jak nie dogadali się, no to oni pokażą, że są silniejsi, więksi i wjechali tam kompanią zmechanizowaną. No, a żołnierze na polu walki po już tak naprawdę tygodniu operacji, no to czasami mają różne głupie pomysły. No i strzelili w jakiś budynek, nie wiadomo dlaczego. Ten budynek się zapalił. Zapaliło się, z pięciopiętrowego budynku zaczęło się palić dwa piętra. One zostały ugaszone po chwili. Tylko trzeba nadmienić kilka rzeczy. Po pierwsze, tam bodajże z 6 bloków tej elektrowni atomowej, to chyba 3 albo 4 były wyłączone. Jeden w remoncie działał, 1 albo 2. To tak z tego, co pamiętam. Po drugie, to są reaktory atomowe, które są typu wodnociśnieniowego i one mają obudowy bezpieczeństwa. Te reaktory
czarnobylskie nie miały obudów bezpieczeństwa, natomiast te reaktory mają obudowy bezpieczeństwa i mają obudowy bezpieczeństwa już według standardów wprowadzonych po katastrofie w Czarnobylu. I ta obudowa jest, z tego co pamiętam, projektowana tak, żeby wytrzymać trafienie chyba 500-kilogramową bombą lotniczą albo spadającym jumbojetem, jakoś tak. Generalnie trzeba się bardzo postarać, żeby tą obudowę bezpieczeństwa w reaktorze atomowym przebić. To już musisz naprawdę bardzo chcieć, żeby doprowadzić do przebicia się czegoś do reaktora atomowego pod tą obudową bezpieczeństwa. To musi być albo specjalna bomba przeciwbetonowa, albo to musi być wielogodzinny ostrzał artylerii, ponieważ obudowy bezpieczeństwa w reaktorach wodno-ciśnieniowych są konstruowane specjalnie tak, żeby nie nastąpiło coś takiego jak World Trade Center, tak? Czyli wiesz, ktoś wpadnie na głupi pomysł, będzie samobójcą i stwierdzi, że uderzy w reaktor. Powodzenia to jest projektowane właśnie tak, żeby spadający jumbojet nie przebił się przez tą osłonę. Co więcej, na przykład we Francji był kiedyś taki przypadek, że terroryści ostrzelali budowany dopiero reaktor atomowy z granatnika przeciwpancernego RPG-7. Kompletnie nic się nie stało. No to myślę, że uspokoiłeś bardzo, bardzo wielu ludzi, bo te informacje, szczególnie po traumie Czarnobyla, który w naszym kraju jest cały czas żywa, wielu ludzi po prostu przeraziły. Nie pijcie płynu Lugola, jeszcze raz, i proszę śledzić komunikaty Państwowej Agencji Atomistyki. To są najbardziej wiarygodne, rzetelne źródła. Natomiast wiesz, chciałbym, Piotrze, zauważyć jeszcze jedną rzecz. Zauważ, że granie tą kartą atomową jest brzydko wykorzystywane przez Ukraińców. Tak jak ja mam do nich sympatię, uważam, że oni są stroną, która ma w pełni moralne prawo się bronić i prawda jest po ich stronie i racja. Tak oni zawsze grali kwestią Czarnobyla w sprawie wyciągania dotacji na usuwanie skutków elektrowni. To oni tak naprawdę podnoszą głośno temat zabezpieczenia elektrowni atomowych. I to w interesie strony ukraińskiej stoi pokazanie Rosjan jako idiotów, którzy strzelają do elektrowni atomowej. Co więcej, oni pewnie faktycznie w nim naprawdę strzelali, tak? Bo no to Rosjanie pomagają. Tak, ale proszę cię, pamiętaj, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Mówimy o bardzo specyficznym obiekcie strategicznym i tak jak na północy się obie strony dogadały i wszystko jest okej, elektrownia dalej pracuje, żeby było śmieszniej, tak na południu no, ktoś był głupi po prostu, tak? I jak to się mówi na zachodzie, trigger happy, tak? Czyli lubi sobie pociągnąć za język spustowy. Okay. Idziemy dalej. Która godzina i jaki rejon? No to już tak naprawdę mówimy o godzinie 18. I tutaj działa bardzo dobry dowódca rosyjski. To trzeba przyznać Rosjanom, że na Krymie mają dobre dowództwo, dobre siły. Ta operacja była przygotowywana. Rosjanie trzymają Tamę w Nowej Kachowce. Co więcej, prawdopodobnie zdobyli Cherson do końca. Tam są jeszcze sprzeczne informacje. Część osób mówi, że trwają jeszcze walki w samym mieście. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to miasto już jest po prostu pod kontrolą Rosjan. Natomiast znowu tutaj pozaznaczałem strzałki, które pokazują, że Rosjanie tak naprawdę do końca nie kontrolują terenu. Oni kontrolują kilka arterii komunikacyjnych, natomiast oni nie kontrolują terenu. Podeszli pod Mikołajew. Oczywiście nie byli go w stanie zdobyć szturmem, tam się sparzyli. Dzisiaj rozpoczęli atak na port w Mikołajewie i próbują zdobyć port. Próbują również zdobyć lotnisko pod Mikołajewem. Nie wiemy, jaki będzie finalny skutek tego ataku. Na razie dopiero trwa próba zdobycia Mikołajewa przez Rosjan. Moim zdaniem bardzo się zaskoczę, jeżeli ta próba zdobycia portu w Mikołajewie zakończy się sukcesem dzisiaj. Raczej nie. Natomiast Rosjanie poszli na północ i teraz jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Ukraińcy, to co nie zadziałało przy wyjściu z Krymu, zadziałało na północ od Mikołajewa. Ukraińcy wysadzają w powietrze każdy jeden możliwy most. A geografia tamtego rejonu jest taka, że Rosjanie już w tej chwili robią taki potężny sierp na północy, żeby znaleźć jakikolwiek nierozwalony most, po którym mogą przejść w stronę Odessy. Mają potworny problem z tym. Oni tak naprawdę wczoraj próbowali wysadzić desant pod Worożeńskiem, desant prawdopodobnie kompanii albo batalionu specnazu, który miał uchwycić ten most. No i tutaj święty piorun obrońca Rosjan, można powiedzieć, że już tak naprawdę Ukraińcy za pomocą polskich rakiet przeciwlotniczych strącili przynajmniej 10 rosyjskich śmigłowców. A pytanie, ile jeszcze na swoje konto zapisały zestawy przeciwlotnicze Grom, też dostarczane Ukraińcom, tak? No w każdym razie ten desant specnazu, który miał uchwycić ten most, okazał się być kompletną katastrofą, bo te śmigłowce zaczęły spadać jak kaczki. A strącone... O te pociski chciałem zapytać. Te pociski Piorun Grom, które Polacy dostarczyli stronie ukraińskiej, to one są
jak na podczerwień, tak? Czy możesz tak krótko tylko powiedzieć? To jest rakieta, to jest przeciwlotniczy zestaw rakietowy, przenośny, który jest, naprowadza się na widmo termalne celu. On wygląda tak, to jest w ogóle polski producent telesystem MESCO, znaczy MESCO i telesystem MESCO. To jest absolutnie topowa firma światowa, nieduża, ale niesamowici ludzie, niesamowita ekipa mózgów tam siedzi. I wiesz, zaczęło się od tego, że nasi pod koniec lat 80. kupili z Rosji licencję na zestaw przeciwlotniczy Igła. I to miało być produkowane u nas na licencji w ramach tam socjalistycznego podziału prac. W latach 90. nasi zaczęli produkować rakiety Grom-M, które były tak naprawdę ukradzioną z Rosji bezlicencyjną kopią Igły-M, którą wojskowe służby informacyjne wykradły z Rosji. Ale to było takie wykradzenie, że no niby nasi wcisnęli dokumentację i zaczęliśmy produkcję, ale do 2000 roku importowaliśmy od Rosjan podzespoły do tych rakiet. I oni nie mieli z tym nic, wiesz, żadnego problemu. Biznes jest biznes, tak? No dobra, no pozyskali sobie Polacy tą licencję, okej, bierzemy. Natomiast po 2000 roku inżynierowie telesystemu MESCO opracowali szereg nowych technologii, wdrożyli do tych rakiet szereg nowych technologii i Polska stała się całkowicie niezależna w produkcji tych rakiet, albo prawie całkowicie niezależna, bo tam pewne podzespoły, ale Zachodu z kolei były ściągane. No i te rakiety pięknie grom, pięknie zapisały się w Gruzji. W Gruzji było niestety bardzo mało przeszkolonych operatorów Gruzinów, no ale tam kilka, tam około chyba z tego co pamiętam 9 trafień uzyskały rakiety polskie i przynajmniej 2 strącenia. A tutaj musiałbym dane sprawdzić, bo w tej chwili podaję z głowy, musiałbym zajrzeć do notatek, które mam, żeby powiedzieć, jaka tam cyfra mniej więcej jest szacowana. Natomiast od pewnego czasu dostarczamy te rakiety Ukraińcom i jeszcze nowszą wersję rakiet Piorun i całość tak naprawdę polega na tym, widziałeś pewnie te filmiki, jak te śmigłowce lecą i sypią tymi flarami, tak? Tak. Te gorące takie punkciki. No właśnie, co to jest? To są punkciki, które mają mylić głowicę samonaprowadzającą rakiety i ona ma się skierować na ten gorący punkcik, a nie na silnik pracujący nagrzany śmigłowca. Natomiast nasze rakiety są tak sprytne, że one poszukują celu w kilku pasmach i one patrzą, aha, flara, ale to się porusza w innym kierunku niż ta kropka i ta dyskryminacja celów, czyli odróżnienie celów prawdziwych od pozornych jest tak zaawansowana, że śmigłowce rosyjskie mają potworny problem, żeby uniknąć trafienia i na razie generalnie im to raczej nie wychodzi niż wychodzi, o ile, to jest bardzo ważne, operator wie, gdzie leci w jego kierunku śmigłowiec, ma czas wycelować i strzelić. To jest największy problem. Nie trafienie tego śmigłowca, tylko zorientowanie się odpowiednio wcześnie, że coś leci i że ten zestaw trzeba przygotować i odpalić w kierunku celu rakietę. Dobrze, a to się strzela z ramienia? Na ramiennie. Na ramieniu się kładzie zestaw przeciwlotniczy. Mhm. Jest na ramieniu taka rura, taka... Odrzut jakiś jest? To startuje. Znaczy, oczywiście lekki jest, tak, ale to startuje z silnik rakietowy. Rakieta jest najpierw wyrzucana w pewnej odległości od strzelca, a potem odpala się silnik rakietowy i mknie w kierunku celu. Rozumiem, ale rozumiem, to się klęczy, tak? Strzelają. Nie, może nie. Stać. Nie, to jest... Dobra. Jarku, słuchaj, ponieważ mam kilka pytań jeszcze, które takich podsumowujących, ważnych, dotyczących tych wydarzeń, proponuję, żebyśmy już do oczywiście ostatniego miejsca przeszli, to znaczy chyba to będzie Odessa. Przesuniemy się już dalej, nasze wskazówki. Tak. I wiesz co, to jest chyba czwarty program, który robimy. Ja za każdym razem pytam o tą Odessę, o ten mityczny desant rosyjski, który leci, leci i nie może dolecieć. Coś tam się zmieniło, czy all quiet in Odessa? Znaczy na razie tak, wygląda na to, że siły powietrzno-desantowe, które byłyby rzucone do Naddniestrza, nawet nie tyle do Odessy, co do Naddniestrza, prawdopodobnie zostały rzucone przez Rosjan do walki na lądzie, ponieważ zabrakło im żołnierzy. Natomiast sama Odessa jest potwornie ciężkim rejonem dla Rosjan do jakiejkolwiek operacji desantowej, ponieważ tak naprawdę Ukraińcy mają dziesiątki i setki rakiet przeciwokrętowych, ale nie rakiet przeciwokrętowych tych słynnych, znanych Neptunów, tylko które tam finalnie nie weszły jeszcze do produkcji seryjnej, do eksploatacji, tylko Ukraińcy mają rakiety przeciwlotnicze. W czasach Związku Radzieckiego bardzo wiele systemów było opracowywanych jako tak zwanych podwójnego użycia. Czyli na przykład rakiety przeciwokrętowe powietrze-woda mogły też zwalczać cele naziemne w pewnych określonych sytuacjach. A z kolei rakiety przeciwlotnicze S-300 w pewnych określonych sytuacjach mogą służyć jako potężne i bardzo szybkie rakiety przeciwokrętowe. W związku z powyższym ukraińskie baterie i dywizjony obrony przeciwlotniczej są w stanie zwalczać okręty desantowe. Wiesz, i taka rakieta, która waży kilka ton i ma potworną głowicę odłamkową, która ma kilka tysięcy odłamków, to jeżeli walnie w taki okręt desantowy, no to tam będzie sieczka, delikatnie rzecz ujmując, mówiąc kolokwialnie i trochę nieprofesjonalnie. Natomiast Rosjanie o tym świetnie wiedzą, dlatego Rosjanie raczej się nie poważą na desant na Odessę do czasu, dopóki nie zduszą i nie rozwalą całej obrony przeciwlotniczej tego rejonu i przeciwdesantowej. Niestety Rosjanie nad tym pracują.
trzeba pamiętać, że na południu lotnictwo rosyjskie wykonuje około 400-500 samolotów na dobę. To jest bardzo duże natężenie, tak? Na południu Rosjanie latają naprawdę z dużym natężeniem, z dużą częstotliwością, wykonują szereg operacji, no bo postawili parasol przeciwlotniczy i oni w tej chwili robią to, co powinni byli robić od pierwszego dnia, czyli planowo, metodycznie próbują zdusić obronę przeciwlotniczą ukraińską, próbują zniszczyć ważne cele ukraińskie, no niestety z Krymu mają blisko, tak? Więc, ale do czasu, dopóki tego nie zrobią, w moim odczuciu tego desantu nie będzie, albo on poniesie bardzo duże straty. No tak, czyli to pocieszające. Rozumiem, że tę nasz analizę wszystkich kierunków natarcia mamy zakończoną, tak? Dotarliśmy do Odessy. Teraz jedna informacja, która dzisiaj znalazłem interesującą, to znaczy a propos tego, co tutaj się przewija przez całe nasze rozmowy, to znaczy ty mówisz, że już ogarniają się, już poprawiają, już widzą, gdzie popełniają pomyłki i próbują to jakoś tam łatać. Mam na myśli oczywiście siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, natomiast pojawiła się taka teza, że pewien są problemy strukturalne dotyczące tej armii. Jednym z nich jest na przykład potworna korupcja i ja taki symbolem chyba tego jest to, że Ukraińcy pokazują, że w zdobytych transporterach opancerzonych były racje żywnościowe wydane rosyjskim żołnierzom, które były 7 lat czy 6 lat przeterminowane. Czy to oznacza, że po prostu ktoś ukradł te racje i sprzedał na rynku? Rozumiem, że to są jakieś takie, być może to na papierze wyglądało świetnie, wiesz, ale w rzeczywistości w Rosji, no jak to w Rosji, no. I tutaj znowu z oceną taką kompleksową konfliktu na Ukrainie wstrzymałbym się do mniej więcej miesiąca po ustaniu walk. Bo ponieważ dopiero teraz wychodzą pewne nowe materiały na światło dzienne, nowe fakty, dopiero teraz możemy ocenić pewne rzeczy. Ja znowu tutaj raczej stawiam na oprócz na korupcję, na jakieś potworne bałaganiarstwo i nieogarnięcie. Natomiast o tych racjach żywnościowych, o których mówisz, to z tego co pamiętam, to było gdzieś w rejonie Krymu. Co patrząc na to, jak tam wygląda dowodzenie i postępy Rosjan, trochę się to kłóci z obrazem porządku, który tam mają. Być może było to zwykłe bałaganiarstwo, albo faktycznie no, świeższe racje żywnościowe zostały upłynione gdzieś na rynku, a żołnierzom wydano stare racje. Tego nie jestem w stanie obecnie jakoś obiektywnie ocenić. Inny przykład ci powiem, a propos takiego rzeczy, bo to wiesz, wojsko musi być doskonale naoliwioną machiną, to się nic nie może psuć, nie może być żadnych błędów. I na przykład taka rzecz, duma armii rosyjskiej, pancer S1. To są jakieś, jak rozumiem, niesamowite antylotnicze systemy rakietowe. Pokazano zdjęcie, w którym ukraiński żołnierz stoi obok takiego właśnie porzuconego kolosa. To wygląda mniej więcej tak jak ten sprzęt z pierwszej sceny Imperium kontratakuje George'a Lucasa Gwiezdnych Wojen. Jakiś kolos po prostu. I co się okazuje, że utknął w błocie, ponieważ uwaga, był na chińskich oponach i kupili Rosjanie chińskie opony, których ciśnienie nie wytrzymało tego potwornego nacisku. To są dwie inne sprawy. Rosjanie zawsze mieli fatalny przemysł oponiarski i oni opony importowali albo z Białorusi, albo z Chin. Te opony, które używają Rosjanie, to nie są opony run flat, czyli one nie są w stanie wytrzymać masy pojazdu po przebiciu. Ukraińcy świetnie o tym wiedzą i oni rozsypują na drogach kolczatki. Co więcej, bardzo wiele manufaktur ukraińskich rozpoczęło produkcję kolczatek. Zwykłe kolczatki, wiesz, jak w średniowieczu, takie jakie były przeciwko konnicy stosowane, tak? Czy piechocie. I Ukraińcy rozrzucają te kolczatki na drogach i wiesz, gdyby to były na przykład rosomaki, no to wszyscy wzruszyliby ramionami i sobie odjechali, żeby te gumy wymienić, tak? Bo rosomaki mają takie opony, na które tego typu kolczatki nie podziałają. Natomiast w przypadku pancera, który jest zestawem już przeciążonym, jest to dobry zestaw przeciwlotniczy, ale uwaga, najsłabszy z rosyjskich zestawów przeciwlotniczych, obrony bezpośredniej, to mówię od razu, ponieważ dużo lepsze są zestawy TOR, natomiast zestawy Pancir to były zestawy, które były zdrowo przetrzepane przez TB2 w Syrii i w Libii i one same wymagały w pewnym sensie ochrony innych zestawów przeciwlotniczych, więc to jest taki zestaw, jest ok, on jest dobry, ale w pewnych bardzo określonych ściśle warunkach. Natomiast faktycznie Rosjanie mają potworny problem z oponami. I oni kupowali opony skąd tylko mogli, między innymi z Chin. No i się okazało, że po pierwsze te opony mają fatalną trakcję, po drugie one nie są runflatami, a po trzecie one nie wytrzymują masy zestawu, ponieważ tam jest kilkanaście ton, 20 parę chyba, 30 musiałbym sprawdzić do dokumentów.
Natomiast okazuje się, że znowu generał błoto. Jeżeli ten zestaw porusza się po drodze, wszystko jest okej. Jeżeli są jakieś przedmioty rozrzucone na drodze, które wyglądają jak ładunki wybuchowe, miny, kolczatki, no to kierowcy oczywiście usiłują zjechać z tej drogi i poszukać, przejechać poboczem. Jak próbują przejechać poboczem, to się elegancko wklejają w grunt albo te opony spadają wręcz z felg. No i taki zestaw, potwornie drogi zestaw, taki zestaw kosztuje tylko tyle, co kilka czołgów, tak? Wkleja się w błocko. Załoga wychodzi, nasza chata z kraja, na koniec wojny idziemy, po czym pojawiają się sympatyczni Ukraińcy, którzy sobie obejrzą ten zestaw, nakręcą fajnego TikToka, po czym go spalą. I spalą, tak. I większość strat rosyjskich to są straty marszowe w tej chwili. To jest coś nieprawdopodobnego, że ta armia gubi sprzęt. Powiem ci tak, już w tej chwili mogę powiedzieć, że ja osobiście, licząc sprzęt ten, który mogę policzyć ze wszystkich możliwych źródeł, widzę, że Rosjanie tracą batalion dziennie. Tracą batalion dziennie i to wzmocniony batalion od 8 dni. Czyli oni już stracili w tej chwili, przy mnie bardzo interesują nie ciężarówki, tylko pojazdy opancerzone. Nie mówię o ciężarówkach, mówię o czołgach, transporterach opancerzonych, bojowych wozach piechoty. Ja już naliczyłem, że oni stracili i straty bojowe i marszowe, to co mogę policzyć, a wiadomo, że nie wszystkiego się doliczę, stracili mniej więcej 350 sztuk sprzętu. To jest cała dywizja. To jest coś nieprawdopodobnego, to jest batalion, wzmocniony batalion dziennie, oni tracą sprzętu, głównie ze strat marszowych, po czym przychodzą Ukraińcy, kanisterek benzyny, dziękuję, do widzenia. I po sprawie, i bardzo tanim kosztem niszczą piekielnie drogi sprzęt, którego to jest niesamowite, u nich nie istnieje ewakuacja, u nich po prostu nie istnieje ewakuacja uszkodzonego sprzętu i nie istnieje zabezpieczenie zaplecza. To jest, i załóg. Nie, myślę, że załogi wiedzą świetnie, co robią, to uciekają i wsiadają do tego pojazdu, który się jeszcze porusza w kolumnie, tak? Bo zauważ, że przy tym porzuconym sprzęcie nie ma martwych żołnierzy rosyjskich, nie ma tam zdjęć z jakimiś wziętymi do niewoli Rosjanami. Przecież ci Rosjanie się w bardzo sprawny sposób ewakuowali wszystkim, czym mogli. Tylko potem ten sprzęt jest ostatnio, na przykład wczoraj czy przedwczoraj wypłynęły zdjęcia, gdzie Ukraińcy spalili 4 stojące w burtę zestawy Tunguska. To są zestawy na gąsienicach, taki pancer tylko na gąsienicach. To są zestawy, które powinny w szpicy natarcia podążać z czołgami i strącać wszystkie możliwe śmigłowce szturmowe, które by zagroziły temu natarciu. No i 4 wozy, albo im się skończyło paliwo, albo się, raczej skończyło im się paliwo, ustawili sobie Rosjanie burta w burtę, po czym się rozpłynęli. Po czym przyszli Ukraińcy, 4 zestawy stojące burta w burtę spalili. To jest niesamowite. Tak, widziałem ten film. Wiesz co, ja myślę, te dwie takie mam refleksje, myślę, że które nasuwają się też wielu widzom. Raz, nowoczesne pole walki to jest połączenie środków niezwykle zaawansowanych technologicznie, a jednocześnie niezwykle prostych. To znaczy z jednej strony drony, z drugiej strony kolczatki zwykłe rzucane, które mogą być równie skuteczne, a nawet bardziej niż zaawansowane technologicznie sprzęt. Druga sprawa i takie tylko technicznie, bo ty powiedziałeś w pewnym momencie, chciałem to powtórzyć, że normalką to są 6% straty w sprzęcie podczas przemarszów, a ile ty szacujesz, że Rosjanie mają tych strat? Znaczy nie wierzę w to, co trochę nie wierzę w to, znaczy inaczej, mój mózg nie przyjmuje tego, co mi wynika z wyliczeń, tak, ale wychodzi mi na to, że oni generalnie 60-70% straconego sprzętu stracili w trakcie marszu. W ogóle. Więc to jest dla mnie coś, ostatni raz takie wyliczenia pamiętam z początków 1941 roku i z kampanii zimowej. Okay. To jest coś nieprawdopodobnego. To ja proponuję, wiesz co, ja myślę, że tak jak powiedziałeś, zostawmy ten temat, rzuciliśmy Państwu takich kilka obrazków, które mogą pokazać, co tam się dzieje, ale program myślę, że warty jest osobny do zrobienia, jakie wnioski wypływają, jakie błędy Rosjanie popełnili, co tam nie zagrało, to odkreślam. Na sam koniec mam już dwa pytania do Ciebie i tym razem oderwijmy się już od spraw czysto militarnych, czysto wojennych. Pierwsze to zapytam Cię o NATO. NATO pomaga, daje sprzęt, ale jak powiedział Stoltenberg, nie chce wojny z Rosją, ale jeżeli Rosja będzie jej chciała, to będzie gotowe. Natomiast tutaj jest interesująca sprawa dotycząca tych naszych migów. Myśmy też podali tą informację, tak jak wszystkie media, to znaczy, że nasze migi mają zostać przekazane stronie ukraińskiej, tam mają zostać przemalowane, wymontowane i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, teraz są dementi, czyli w końcu strona polska, czy też natowska wycofała się z tego, czyli będzie tylko amunicja i rakiety, a nie będzie ciężkiego sprzętu, tak? Tu jest jakaś zmiana? Znaczy tak, znowu, znaczy, proszę czytać między wierszami. Myślę, że Ukraińcy mocno sobie zaszkodzili, podając oficjalnie, że maszyny będą przekazane. Myślę, że z naszej strony poszła prośba, żeby zapomnieć o temacie. To zapominamy o temacie. Natomiast jedna rzecz, bo to, co powiedział szef NATO, to jedno, natomiast wiesz, NATO w tej chwili debatuje nad tym, czy przypadkiem nad zachodem Ukrainy nie zrobić strefy zakazu lotów. Tak, właśnie to jest moje pytanie. Co to jest no-fly zone?
Strefa zakazu lotów to jest taka strefa, w której żadne samoloty obu stron konfliktu nie mogą się poruszać. Jest to strefa, w której siły pokojowe, czy tam NATO, czy ONZ, czy jakiekolwiek inne, wykluczają obecność innych statków powietrznych. A mówiąc tak brzydko, chodzi o to, żeby Rosjanie w ogóle nie ośmielili się wlatywać nad zachodnią Ukrainę. I ustanowienie takiej strefy oznaczałoby po pierwsze bardzo duże ryzyko wojny z Rosją, już gorącej, ale po drugie oznaczałoby, że Rosjanie nie wygrają na Ukrainie. To byłby koniec marzeń Putina o zawładnięciu Ukrainą, ponieważ w tym momencie cała zachodnia Ukraina, ja myślę, że gdyby miała być taka strefa ustalona, to ona byłaby ustalona gdzieś między Równem a Krzemieńczukiem. Raczej nie między Winnicą a Żytomierzem, ale raczej między Krzemieńczukiem a Równym. I w tym momencie zachodnia Ukraina w tej chwili jest tym miejscem, gdzie Ukraińcy formują nowe jednostki, gdzie przeszkalają poborowy, gdzie dociera zaopatrzenie z NATO, gdzie dociera pomoc humanitarna i gdzie Rosjanie bardzo niechętnie wlatują, ewentualnie próbują ważne cele, a już naprawdę krytycznie ważne, porazić Iskanderami, których wcale za dużo nie mają. Natomiast w momencie, gdyby NATO, no mam nadzieję, że NATO to zrobi tak między nami, przeforsuje strefę zakazu lotów nad, nie, bo ja uważam, że Rosję, że mówiąc brzydko, łatwiej jest utłuc małe szczenie niż dużego wilka. To jest takie bardzo brzydkie przysłowie, ale ja uważam, że w tej chwili NATO ma możliwość wyrywania neoimperialnych kłów Rosji i należy to po prostu przeprowadzić. I w tym momencie NATO, jeżeli wprowadzi strefę zakazu lotów, a NATO ma siły, żeby to zrobić, NATO ma tyle statków powietrznych i takie możliwości walki, że jeżeli NATO zrobi no-fly zone nad zachodnią Ukrainą, to raz czy dwa razy mogą Rosjanie spróbować coś tam puścić, ale to gwarantuje ci, że tam nie będzie samolotów rosyjskich. Tak, ale no jednak jest pewien margines jednak też dużego ryzyka NATO. Z tego, co na razie mówią, to nikt nie ale wiesz, ale z drugiej strony, bo to jest ważne, co teraz powiem. Nie patrz na to jako na jednorazowy wyskok, tylko zauważ, że NATO od pół roku bardzo ładnie eskaluje ten konflikt. NATO powoli, stopniowo zwiększa presję na Rosjan i pokazuje Rosjanom dziś miejsce. To nie jest tak, że nagle NATO wpada na kosmiczny pomysł i wiesz, skakuje, a udawaliśmy, że nic nie zrobimy, a nagle bach macie. Nie. Zauważ. NATO ostrzega Rosjan, że widzi, że Rosjanie przygotowują się do ataku na Ukrainę. Potem NATO wprowadza doradców wojskowych na Ukrainę w większej ilości. Potem NATO zaczyna dostarczać zestawy przeciwpancerne i przeciwlotnicze Ukraińcom, zaczyna ich szkolić na miejscu. I to jest kolejny poziom eskalacji, tak? Ja nie lubię określenia drabina, wolę raczej operować określeniami poziomów, ponieważ drabina sugeruje coś, po czym możesz sobie szybko wchodzić i schodzić, a poziomy to jest coś, na co się mozornie wdrapujesz i przemyślisz, zanim się wdrapisz na ten poziom. Więc ja raczej stosuję terminologię poziomów eskalacji. Więc mamy poziom eskalacji. Potem NATO dostarcza jeszcze więcej sprzętu, instruktorów. Znowu, potem NATO wchodzi na kolejny poziom, przede wszystkim Stany Zjednoczone i Zachód i ostrzega Rosjan, słuchajcie, jeżeli wejdziecie na Ukrainę, dostaniecie atomowe sankcje. My widzimy, co robicie. Potem NATO wchodzi na kolejny poziom, trochę pali swoją agenturę i swoje możliwości, i mówi, słuchajcie, macie zaatakować wtedy i wtedy, macie zrobić taką i taką prowokację pod casus belli, zobaczcie, ile my o was wiemy, zastanówcie się, co robicie. Jest to kolejny poziom eskalacji ze strony NATO. Oni jasno pokazują Rosjanom, my wiemy o was wszystko, nie wchodźcie, bo dostaniecie. Po czym Putin, no niestety, wchodzi na Ukrainę, uderza, no i NATO w tym momencie wprowadza atomowe sankcje. Znaczy Zachód, tak naprawdę USA i Unia Europejska, nawet wiesz, w końcu już Niemcom wytłumaczono, że no nie siedzi się na dwóch stołkach, tak? Więc w końcu nawet dobrze, Niemcom wytłumaczono, ale poczekaj, to jest ważne. Mhm. I w tą logikę eskalacji po stronie NATO wpisuje się świetnie, bo teraz kolejny poziom eskalacji, dostawy uzbrojenia na Ukrainę. No przecież to jest znowu otwarte zaangażowanie się po jednej ze stron konfliktu, tak? Ale dostawy uzbrojenia na Ukrainę całkowicie jawne. I kolejnym logicznym poziomem eskalacji, już takim naprawdę topowym, jest prowadzenie strefy zakazu lotów i powiedzenie Rosjanom, dobra, wschód Ukrainy to wy możecie sobie zająć, ale zachód będzie na pewno ukraiński, będzie pod naszą ochroną i wy tam absolutnie nie wejdziecie ani nie wlecicie. I róbcie sobie z tą wiadomością, co chcecie, ale jeżeli wygracie w tych Hitler, to my też potrafimy ostro zagrać. No tak, ale czy potrafią, wiesz, bo to jest oczywiście pewien idealny scenariusz. A pamiętasz, jak mówili wszyscy, że NATO takie słabe, ma Mejowate, nic nie zrobi i tak dalej? Słuchaj, sam pomyliłem się w tej sprawie. Rozmawialiśmy o tym, ja też nie sądziłem, że pójdą tak, będą robili to, co robią. Szczerze, ale ja też nie przewidywałem, bo to jest coś zaskakującego, ale wiesz, w bardzo pozytywny sposób zaskakującego. Bo powiedzmy, tak. Czy teraz masz wątpliwości, że NATO będzie nas bronić? No przecież nikt zdrowy psychicznie nie ma teraz wątpliwości. No bo wszyscy widzą, że NATO tak naprawdę potrafi i angażuje się jeszcze przed konfliktem. Jeszcze przed rozpoczęciem działań NATO pojawia się w kraju. Zróbmy o tym osobną dyskusję, bo wiesz. Możemy zrobić, możemy. No, pogadajmy o tym kiedyś, ale powiem ci jedną rzecz, to znaczy
powiedział jeden z samych natowskich urzędników. Nie zrobimy no-fly zone, ponieważ to by oznaczało, że każdy samolot rosyjski, który wleci w tą strefę zakazu lotów, będziemy musieli strącić, a to będzie oznaczało trzecią wojnę światową, a my jej nie chcemy. Więc wiesz, pewien jest granica, do której oni mogą na tych swoich poziomach eskalacyjnych jednak dojść. A tą granicą nieprzekraczalną jest moim zdaniem wojna z Rosją, na którą oni ochoty nie mają. Ja powiem tak, patrząc po tym, co się dzieje i po zaangażowaniu NATO, uważam, że takim ostatecznym, to już będzie ostatni krok przed wojną otwartą, tak? Ale uważam, że NATO będzie w stanie się poważyć na tą strefę zakazu lotów, przy czym ja uważam, że to będzie taka gra, czyli bardzo jasne i wyraźne mówienie Rosjanom, że jeżeli będą popełniali zbrodnie na ludności cywilnej, to ta strefa powstanie w jakiejś formie w celu na przykład ochrony korytarzy humanitarnych. No, ja uważam, że to będzie raczej ujmowane w ten sposób, ale znowu to będzie Rosjan stawiać w bardzo złym świetle, a jeżeli mówimy o eskalacji, to popatrz na negocjacje z Iranem. Może się okazać, że niedługo Iran zostanie z powrotem zaproszony na salony, będzie dużo taniej ropy, zostanie zwiększone też wydobycie gdzie indziej. To jest kolejny punkt eskalacji i kolejne bicie w Rosjan jak w bęben. Oni w tym momencie, mnie też trochę martwi takie przyciskanie Rosjan do ściany, tak? Bo narożnik w tej chwili Zachód. Tak, teraz w tej chwili cały Zachód wpycha Rosjan za narożnik, w którym już Rosjanie w zasadzie nie mają nic do stracenia, bo wiedzą, że jest po nich, tak? Gospodarczo to już jest trup. To kraj już jest martwy. Ale co sądzisz, że ten czerwony guzik, tak? To chcesz powiedzieć jednak? Nie, wydaje mi się, że jest to dość ryzykowne granie na to, żeby sami Rosjanie zmienili sobie władzę. Może tak to określić. Dobra. Absolutnie ostatnie pytanie i proszę o taką odpowiedź. Wiesz, jak ty to czujesz, jak ty to widzisz, jakie są szanse twoim zdaniem? Wczoraj były rozmowy pokojowe, dzisiaj będą rozmowy pokojowe. Widzisz szansę na to, że obie strony dojdą do jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu, że ta wojna się skończy? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tutaj musimy wyróżnić dwie zupełnie różne kwestie. Pierwszą kwestią jest to, znaczy nie wiem na ile to jest prawdziwe, tak? No ale są przecieki z tych negocjacji, że Ukraińcy chcieli się zgodzić na oddanie Krymu i nawet oddanie Doniecka i Ługańska w zamian za zakończenie działań, no ale Rosjanie nie za bardzo się na to zgodzili. Jeżeli jest to prawda, no to bardzo jest to niedobry sygnał, ponieważ do tej pory w ogóle w dyskursie ukraińskim nie było mowy o oddawaniu Krymu, Doniecka i Ługańska, ponieważ każdy polityk, który by się zgodził na coś takiego, to miałby drugi Majdan. A tutaj okazuje się, że no delegacja proponuje to w toku warunków, natomiast Rosjanie to ignorują, tak? Rosjanie grają na całkowitą, co oni realnie grają, to się dopiero okaże, ale no oficjalnie oni grają na całkowitą zmianę władzy w Kijowie, całkowitą demilitaryzację Ukrainy, neutralizację, ale no mówmy się, że jak dojdzie do tej demilitaryzacji, to za 10 lat to i tak tam będą rosyjskie czołgi, tak? Nikt Rosjanom w tej chwili już nie wierzy. Natomiast mnie bardziej martwi coś innego, ponieważ może się okazać, że NATO będzie wyrywać neoimperialne kły Rosji do ostatniego żywego Ukraińca. Czyli może być taka sytuacja, że warunkiem dla Rosjan najważniejszym będzie natychmiastowe zniesienie sankcji, bo te sankcje zniszczyły już gospodarkę Rosji. Można ją próbować reanimować, bo tu już jest człowiek ciężko chory, człowiek, który dostał zawału i umiera. Można próbować tą gospodarkę reanimować. Tylko wyobraź sobie, że będzie taka sytuacja, że Ukraińcy dogadają się z Rosjanami, dogadają się na cesję pewną swojego terytorium, warunkiem jednym z dopuszczalnych dla Rosjan, ale najważniejszym, znaczy warunkiem dopuszczalnym dla obu stron będzie pewna wymiana terytoriów albo pewna cesja terytoriów ze strony Ukrainy, wycofanie wojsk rosyjskich, tak? Natomiast no Rosjanie oczywiście dla nich krytyczne będzie w tej chwili zniesienie sankcji zachodnich, tak? Bo oni bez tego, czy oni już w tej chwili są martwi. A co się stanie, jeżeli NATO powie nie? Nie, postąpiliście jak Hitler, nie znosimy sankcji, trudno, dogadujcie się, ale my sankcji nie zniesiemy, nie chcemy was widzieć w swoich systemach gospodarczych, nie chcemy widzieć swojej sieci połączeń. I co wtedy nastąpi, tak? Zauważ, że tutaj klucz tak naprawdę do pokoju i wojny nie leży w negocjacjach ukraińsko-rosyjskich, tylko w tym, czy Zachód zgodzi się znieść te sankcje, które duszą Rosjan. I co się stanie, jeżeli Zachód się nie zgodzi znieść tych sankcji? Bo to, że Niemcy by chętnie znieśli, no to jasne, tak? Ale wiesz, ale co się stanie, jeżeli Zachód powie nie, nie znosimy sankcji? Tego się obawiam. To jest, ja już widzę, że ta Rosja jest wypchnięta w narożnik, że ta Rosja nie ma pola manewru i widzę, że tak naprawdę Zachód może zastopować jakiekolwiek rozmowy pokojowe, może je storpedować po prostu nie znosząc sankcji na Rosję. I co wtedy, tak? Ja tu nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o rozwiązania. No dobrze, ale co teraz ja może zrobić? No to po prostu Rosja padnie. Ale ja cały czas mam wrażenie, że to jest... pociągnie, tak?
Ja cały czas mam wrażenie, że to jest albo gra na to, żeby Rosjanie do końca ugrzęźli na Ukrainie, tak? Czyli żeby mieli taki potworny Afganistan, nawet gorzej niż Afganistan, nie? To Afganistan przy tym to będzie mały problem dla Rosjan. Albo to jest gra na to, żeby w Rosji zrobiło się tak źle i przede wszystkim generalicja rosyjska miała tego świadomość, oligarchowie i ludzie, siłowniki zwykłe, że to jest gra na zmianę władzy, tak? Na to, żeby faktycznie w jakiś sposób albo odstrzelić, albo złapać Putina i kilku jego generałów, zrobić im pokazową hagę albo cichą, szybką egzekucję, a potem spróbujmy się dogadać, tak? Bo wiesz, to no tak, ja tutaj ale wiesz, widzę sytuację, będzie, która jest mało Jarek, wesoła. Z naszej perspektywy, no to co? Nie będzie Putina, będzie Chruszczow w cudzysłowie. Nie będzie Stalina, nie było Stalina, był Chruszczow, tak? Czyli jakiś ktoś tam inny się pojawi, ale oczywiście zobaczymy. Słuchaj, to co? Ostatnie coś masz jeszcze optymistycznego do powiedzenia naszym widzom? Czy kończymy? No tak, to przyszedł pan optymistyczny, tak, i powiedział, że wygląda to źle, że Rosja jest przyciskana do narożnika i lepiej sobie kopać jakąś szczelinę przeciwlotniczą albo przeciwatomowy schron. Nie. Znaczy, co jest optymistyczne? Optymistyczne jest to, że armia ukraińska nie pękła po tej walce. Okazało się, że to jest wspaniały żołnierz, wspaniale się bijący, że ta jedność Zachodu została utrzymana, że Ukraińcy dalej walczą, że jest piłka w grze. I tu się dalej wszystko może wydarzyć. To, co przeraża, to ogrom cierpień ludności cywilnej i ten ogrom cierpień będzie postępować ciągle, tak? To my dopiero widzimy początek tych problemów. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że czuję się niesamowicie zbudowany postawą rodaków. To po raz kolejny się pokazuje, że między sobą jako Polacy krzyczymy nawzajem, kłócimy się, wiesz, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie i tak dalej. Natomiast w sytuacji, gdzie mamy wyraźnego wroga zewnętrznego, ale to musi być wyraźny wrog zewnętrzny, taki realny, prawdziwy, tak? No, rosyjskie czołgi pod Kijowem są takim realnym wrogiem zewnętrznym. Zauważ, jak ten nasz naród się pięknie jednoczy. Nagle sobie wszyscy pomagają, ludzie jadą pod granicę po tych Ukraińców, jest szereg zbiórek, jakieś takie właśnie i spory polityczne są troszeczkę zawieszone, pomagają sobie ludzie, wiesz, no, w miejscowości, w której mieszkam, ruszyły ogromne zbiórki dla Ukraińców, ludzie przyjmują Ukraińców pod swoje dachy, no, jest to coś niesamowitego i coś pięknego i chciałbym tą audycję u ciebie zakończyć tym akcentem, tak, że w momencie, kiedy mamy takie wyraźne zagrożenie zewnętrzne, nagle stajemy się pięknym i wspaniałym narodem, który, może nie stajemy się, po prostu są z nas wydobywane takie piękne i wspaniałe cechy, których myślę, że inne kraje mogą nam zazdrościć, tak, czyli zdolność do improwizacji, zdolność do poświęceń, zdolność do dzielenia się i chciałbym tym optymistycznym akcentem po prostu zakończyć. Moim gościem był Jarosław Wolski, niezależny ekspert zajmujący się problematyką wojskowości. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu tradycyjnie za obejrzenie naszego programu. Wspierajcie Historię Realną. Możecie to robić na Patronite oraz bezpośrednio na YouTubie, przyciskając wesprzyj pod dowolnym filmem. Jesteśmy niezależnym kanałem, który działa dzięki wsparciu swoich widzów. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, obserwujcie i przypominam, że patroni mają dostęp do zamkniętej grupy, gdzie są dodatkowe treści na Facebooku. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.